No elo, ja jestem Copkan. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vibe Roleplay. Widzimy się dzisiaj po tym wypadku śmieciarką i powiem wszystkim, jak ta akcja wyglądała dalej, no bo niestety nie udało mi się ogarnąć medyków, więc odegrałem sobie to wszystko na do, że laweta z firmy zabrała mi pojazd, jakim jest śmieciarka. No, a później przyjechał jakiś zespół medyków i mnie po prostu opatrzył. Odegrałem to na do, no bo jak dzwoniłem, to nikt nie przyjechał, nikt nawet ode mnie nie chciał tego, powiedzmy, zgłoszenia przyjąć. Kawka napisał mi w komentarzu, że kliknę sobie kontrol i nawias ten otwierający, no to będę mógł wyłączyć muzykę w interiorze, więc dzisiaj na spokojnie się udamy do tego interioru. No i spróbujemy jakieś tutaj medykamenty sobie kupić. No i jesteśmy w środku, tak się tutaj to prezentuje. Dobra, ja tutaj podbijam do tej grupki, napisałem siemanko, co dobrego tutaj mogę zakupić. Dobra, gość mi napisał zioło, ale sprzedawczyni jest zajęta, jak widzisz. To ja napisałem jasne, to przejdę innym razem, miłego wieczoru. Tak, i on mi napisał, ja spadaj. No tak jakby tam był naprawdę sola, nie z tym swoim kolegą, to bym mu nastukał, chociaż nie wiem, czy to można się normalnie bić i machać łapami, bo ja jako nowa postać na przykład łapami machać nie mogę, więc dzięki temu mu się fartło, ale jak ktoś w przyszłości do mojej postaci będzie się bardzo źle odnosił, to zostanie oklep. Ja bym chciał tu gdzieś nawiązać jakiś kontakt, no ale do kogo tu nie podejdę, to on siedzi w jakimś tam swoim gronie. No i niestety ciężko jest z kimkolwiek coś odegrać. O, tutaj jakaś policja zajechała w ogóle, widzę, że to jakaś akcyjka się odpierdala. Mogę tutaj przypadkiem zajechać, zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. Mamy tutaj kilku funkcjonariuszy, mamy jakiegoś ziomka. Co tu się dzieje, to nie wiem. Tam jest jakaś plaża, czyli coś tutaj ludzie sobie kminią. Jest wieczór na serwerze, tak swoją drogą, jak wchodziłem, było 300 coś osób. Więc jest tych osób dość sporo, znacznie więcej niż na LS Stories, bo na LS Stories ostatnio na Sampie mamy po 200 osób. A tutaj w godzinach szczytu, no to po 300 plus jest, więc elegancko. Ale mimo tego ciężko tutaj znaleźć jakieś chętne osoby do rozgrywki. No ale skoro tu jakichś duszyczek do odgrywania nie ma, to też się raczej nudził nie będę, ogarnę sobie tak, że pojadę sobie do urzędu pracy, no i wymienię sobie pracę na taksówkarza, no i przetestujemy sobie, zobaczymy jak to tam na taksówkach wygląda, no bo w sumie to chciałem to obadać. I z tego co widzę, to taksówki ustawiają się w tym miejscu, no i licencję taksówkarza też będziemy musieli sobie wykupić. Pytanie tylko, czy mnie na tą licencję taksówkarza stać, bo jeżeli nie, to też wykombinujemy coś innego tutaj w tym odcinku do zrobienia. No i swoją drogą mamy tu jakieś wydarzenia i to jest zrobione jako ogłoszenie. Tutaj mamy spędź miło wieczór, jedyny w swoim rodzaju bar w mieście, zapraszamy, szukać dobrze płatnej pracy i tak dalej. Spoko, ale my takiej pracy jak na przykład stanie na duty to nas nie interesuje. My wolimy robić rzeczy ciekawsze. Dobra, no i jestem przy kasie, wpisujemy sobie praca, wybierz. No i kliknę sobie pracuj. Ustawiłem swoją pracę dorywczą jako taksówkarz. Praca taksówkarza wymaga do pracy licencji taksówkarskiej, a także posiadania na własność pojazdu taksi, który zakupić możesz w salonie samochodowym. Możesz także spróbować sił w jednej z obecnie prosperujących korporacji taksówkarskich, które posiadają własne pojazdy na stanie. Teraz musimy wpisać sobie licencja taksi. No i zapłacimy to gotówką, no bo gotówkę mamy przy sobie. No i mamy przy okazji już te wszystkie licencje, prawka, dowody i tak dalej powyrabiane na naszym Calvinie Santana. Więc już jakiś tutaj progres w poczynaniach naszej postaci się pojawia. Dobra, no i my powoli zajeżdżamy sobie pod tę firmę taksówkarską. Widzę, że jakieś auto tutaj stoi, więc zaparkujemy sobie centralnie za nim. Nie znajduje się w żadnym pojeździe, no ale ponoć mogę wypożyczyć chyba taksi, tak pisało przynajmniej wcześniej. Ty, no patrzcie, podchodzę do tych pojazdów, ale ja nie mogę, no nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna firma taksówkarska, w której ja to mogę wynająć? No na mapie z tego co ja widzę, mamy tylko jedną firmę taksówkarską, no i mogę je niby stąd wypożyczyć, tylko że ja do ani jednego z tych pojazdów wsiąść niestety nie mogę, więc nie wiem what's happen z tą pracą, no ale ja niestety kierowcą tego, jak widzicie, zostać nie mogę, ani tego VZ, ani nic. Ale taksówkę sobie na pewno kiedyś kupimy tego mojego interesu, który wam wspomniałem. No i jakieś tutaj akcje pokminimy. Będziemy wtedy podjeżdżać, na razie taka rola freelancera powiedzmy. Ale tu chyba nawet w tym salonie tej taksówki nie mamy, bo jest to Benny Custom, więc to będą same pojazdy customowe.
Więc żeby kupić taksówkę, to ja będę się musiał, moi kochani, chyba udać do innego salonu. Mamy jakiś salon samochodowy Premium Deluxe Motorsport. To raczej nie będzie w Premium Deluxe, a w Pitbox Hill Car. Coś mi się wydaje, że właśnie to może być ta najtańsza. Ale te salony są tak swoją drogą obok siebie. Tam mamy ten salon sportowy. Dobra, no i tutaj mamy te pojazdy. No i tutaj chyba będzie ta taksówka gdzieś. Tak mi się wydaje. BF Club. Nie, to są te takie najtańsze. Widzę, że za 4300 możemy mieć takie coś. Tu nawet za 2,5 możemy mieć najtańszego takiego smarta, powiedzmy. Albo jakiś tutaj taki dziwny, garbaty samochód. No ale niestety taksówki tutaj nie mamy, więc będziemy musieli sprawdzić jeszcze inny salon. Tutaj dostał ktoś admin Jaila na 300 minut, gracz jakiś tam, czyli nastawiony jest na odwalanie. No to tacy gracze to się trafiają tutaj również na GTA 5, jak i na GTA San Andreas, więc to nic nowego raczej nie. W tym salonie mam jakieś oceloty za 150 tysięcy, to już o 610, czy tu jakieś inne za 775. No dobra, ale tej taksówki tak czy siak w tym miejscu nie mamy, więc to też nie jest ten salon. No ale przynajmniej w tym odcinku możemy zrobić taką obszarkę po salonach. Licencję taksówkarską mamy. Teraz brakuje tylko taksówki. No i z tego co widzę, mam tutaj Alt-V, brak odpowiedzi. No i chuj, bombki strzelił. No i my wracamy już elegancko sobie po tym nieszczęśliwym crashu. No i udamy się do innych tych dealerów samochodów. Tak swoją drogą czytałem sobie na czacie, co tam ci pisali, jeżeli ktoś to widział, to tam pisze, że ktoś zaćgał w ogóle 5 osób, więc trafiłem do jakichś przestępców. Czy w tym salonie będziemy mogli kupić sobie taksówkę? No nie wiem, czy te pojazdy wyglądają jak taksi? No nie, no ale jest to w miarę zbliżone do pojazdów, które by mogły być taksówką. To teoretycznie by się na taksówkę nadało. Pytanie, czy ten pojazd się ma nazywać taksi, nie? Czy jak? Patrzcie, bo tu można kategoriami zmieniać. No ale teoretycznie to też mi powinno pokazać jakąś tutaj taksówkę i powinno pisać taksi. Tutaj mamy jakiś bankomat i mamy kolejny, dobra, salon. No i zobaczymy, czy tutaj to są jakieś sportowe, tylko tutaj mamy jakieś sedany, ale są to drogie, jakieś kurumy. Taksówka czy nie? No bo te żadne pojazdy jak taksówka tak swoją drogą nie wyglądają, no nie wygląda. Mamy tutaj jeszcze Venger Classic, salon następny, więc praktycznie wszystkie salony tutaj, jakie mamy w Los Santos, to ja chyba w dzisiejszym odcinku sobie odwiedzę. No ale to takie za 100 tysięcy na jakąś taką furkę, która mi by się spodobała, bym musiał mieć, a zanim ja 100 tysięcy nazbieram, musiał naprawdę jakimś tutaj narkobosem zostać, tak mi się przynajmniej wydaje. No lub po prostu stać na duty i na przykład sprzedawać zioło, jak było w tamtym coffee shopie, w którym byliśmy przed chwilą. Te lepsze furki, nawet takie lepsze furki, to już dały 2,5 miliona widzę. Więc na coś takiego to by, ohoho, ile kursów trzeba było zrobić na przykład na kurierze, albo ile koszy by trzeba było opróżnić na śmieciarce, to sobie nawet widzowie tego nie wyobrażacie. Z tego co ja widzę, to my tu mamy dwa salony chyba obok siebie, tak? Patrzcie, bo tu jest obok jakiś Grotti, patrz, i obok jest drugi salon, tu jest Venger Luxury, a tu jest Venger Classic. Zobaczmy sobie ten drugi salon. Aha, czyli to Grotti małe auta to takie, no, coś takiego będzie. Pytanie tylko, w którym miejscu ja tam kurwa taksówkę mogę kupić? Czy ja muszę to prosto od jakiejś firmy taksówkarskiej odkupić? No nie, bo tam pisało, że w zwykłym salonie samochodowym muszę kupić auto wyglądające jak taksi. A jakie auto jest taksi? No coś, co pewnie pisze, że się taksi nazywa. O! I tak swoją drogą, to widzę, kochani, że jeszcze złapała mnie tutaj policja, bo chyba za szybko mi się pojechało. Więc tak, jeszcze będziemy mieli kontrolę, więc sobie niestety będę musiał zjechać tu na pobocze. Zjedz chodnika, stań do niego równolegle. Dobra. Ty, patrzcie, oni tam zaczęli strzelać do siebie. Nie, oni się zaczęli napierdalać. Ty, dobra, patrzcie. Policja się zaczęła tam, chcieli mnie złapać równolegle, dostałem pewnie mandat. Ale że policja zaczęła kogoś innego złapać, pierdalamy. Ale byłby mandat za zapierdalanie po mieście, widzowie. Ja cię kręcę, kurwa, ale nam się udało. No i my odjechaliśmy tutaj na plażę
i napisał do mnie jakiś slave, żebym ogarnął jazdę po centrum, no ale spierdalałem przed policją, więc musiałem zrobić, więc wybaczcie mi za to. Ja mu odpisałem, że uciekałem przed radiowozem, więc jakby nie patrzy wolno, też nie wypada, bo co to za uciekanie. I dopisałem, że ale więcej nie będę i że obiecuję. Podczas uciekania obowiązuje publikacja dotycząca miasta duchów. Aha, okej. Czyli, że tutaj jest jeszcze odgrywane miasto duchów, że mam odgrywać rzeczy, których nie widzę, co jest według mnie głupie i mam nadzieję, że nie nadzieję się, kurde, na tą policję jeszcze raz. Tu ktoś komuś wybił szybę w ogóle, patrzcie. To zauważyłem jakiegoś gościa, że wyjebał komuś szybę, patrz, i kradnie mu furę. Przyznano ci bonusowy zasiłek z powodu drugiego poziomu Happy Hours i dostałem $1200. Patrzcie na to, jeszcze mi się nadało. Więc jakiś tam progres w tym odcinku już, moi kochani, widzę, że zrobiliśmy. Rowery, aha, czyli to możemy sobie kupić jakiś rower, ewentualnie motocykl. Dobra, nie, to takie rzeczy mnie w ogóle nie obchodzą. Ja bym chciał tą taksówkę. Dobra, no i my jesteśmy tutaj pod kolejnym salonem, Sanders Moto Cycle. No i tutaj będą kolejne pewnie motorki, tak? Dobra, czyli przy okazji sprawdziliśmy sobie wszystkie chyba salony, jakie są w grze i mniej więcej do każdego pojazdu też nie ma sensu klikać, ale każdy widzi, jakiego typu tutaj pojazdy są. No, a wy napiszcie w komentarzu, jak dotrwaliście do tego momentu, Sadler, Sadler, a ja wam przypnę serduszko, tak żeby wiedzieć, kto do tego momentu dotrwał. A jak już dotrwałeś i napiszesz ten Sadler, to napisz, czy takiego typu odcinki jak ten ci się podobają, czy wolisz jakiś sam roleplay, czy takie luźne po prostu granie też ci odpowiada. A może akurat na pustyni taksówkę kupimy. Może, trzymajcie kciuki, ale szczerze to wątpię. Myślę, że to będą jakieś szroty lub coś tego typu, jakiś złom, tak? Aha, to będzie taki kanis. Czyli to takie bardziej pustynne będą pojazdy. Aha, i taki na przykład vana mogę sobie kupić. Ale jakiegoś takiego vana moglibyśmy kupić, jest to dość klimatyczne. Tutaj można dużo rzeczy z tymi pojazdami w GTA 5 odgrywać, można odegrać jakiegoś samotnego hipisa na pustyni. Swoją drogą będziecie napisać, ile ta taksówka kosztuje, no a w tym odcinku by to było na tyle. Policji uciekliśmy, coś tam się rzeczy stało. W następnym odcinku powinno się dziać więcej rzeczy. Tego materiału i tak tutaj łażenia po salona i tak dalej mamy. Jakieś 50 minut, więc coś z tego postaram się skręcić z 10, może czegoś w miarę do obejrzenia się wam nada, więc zostawcie suba, lajka i komentarz. Był z wami Sobkan, do następnego i cześć!